Kwestia ulicy Północnej w Pogwizdowie była już poruszana wielokrotnie. Wszystko za sprawą mieszkańców osiedla bloków oraz domów jednorodzinnych zlokalizowanych przy tej ulicy, którzy skarżą się na częste przejazdy tirów. Jedyna droga, którą tiry mogą dojechać do Kaczyc, prowadzi właśnie przez ulicę Północną w Pogwizdowie. Na pozostałych drogach znajdują się wiadukty kolejowe, zbyt niskie dla ciężarówek. Ulica Północna w związku z tym od lat nie była remontowana. Zamknięcie tej drogi w celu remontu sprawi, że ciężarówki nie będą mogły dojechać do Kaczyc. Duży ruch i stan drogi utrudnia jednak życie mieszkańcom. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie bada możliwości dotyczące przystosowania innej trasy do przejazdu tirów. Tylko propozycja jest, żeby ruch ciężarowych pojazdów puścić przez Cieszyńską, Katowicką 937 i ulicę Dworcową i tamten zaniżony wiadukt kolejowy, który z tego, co na znakach Państwo widzicie, ma 3,1 wysokości, jest w budżecie już kwota 50 tysięcy złotych na przygotowanie koncepcji projektowej zmiany niwelety tego wiaduktu, by mogły samochody ciężarowe, czyli powyżej 4 metrów wysokości, przejeżdżać. Ja już odbyłem wizytę w PLK Sosnowcu i byłem dosyć mocno zaskoczony. Znaleźli mi kartę technologiczną tego obiektu. Mam ją już przygotowaną, także też w najbliższym czasie, panie wójcie, będę się przygotowywał do ogłoszenia przetargu, czy w ogóle jest możliwa zmiana tej niwelety. Jeżeli Państwo się orientujecie, to ten znak pokazujący 3,1 zaniża o pół metra tą wysokość, czyli w rzeczywistości tam na dzień dzisiejszy jest 3,6. Tiry muszą mieć ciut powyżej 4 metry, żeby mogły tam przejechać, czyli tą niweletę będziemy się starać obniżyć o 90 cm. Także ta koncepcja będzie musiała wskazać, czy w ogóle to jest możliwe.